Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam państwa serdecznie. W poprzednim tygodniu, 21 marca 2024 roku, Najwyższa Izba Kontroli przedstawiła raport zatytułowany Realizacja zadań związanych z koordynacją, nadzorem i kontrolą funkcjonowania służb specjalnych prowadzących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej czynności operacyjno-rozpoznawcze. Kontrola NIku obejmowała okres od 2017 roku aż do marca roku 2023. Raport ten został zaprezentowany na zamkniętym posiedzeniu Sejmowej komisji do spraw Służb specjalnych. Większość tego raportu ma charakter niejawny. On został przedstawiony właśnie posłom, członkom Sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych. Niemniej jednak na stronie NIKU pojawiły się najważniejsze wnioski z tej kontroli, z tego badania, które Najwyższa Izba Kontroli przed, przedstawiła, no a ten obraz, jaki wyłania się z tego raportu jest rzeczywiście porażający. Wynika z niego przede wszystkim, że obecny system absolutnie nie odpowiada jakimkolwiek standardom kontroli służb nad, kontroli nad służbami specjalnymi, ani nad efektywnym nadzorem, nie, absolutnie nie spełnia standardów. Właśnie efektywnego nadzoru nad realizacją zadań przez służby specjalne, i co bardzo istotne z, tej, z tego raportu wynika również, że obecny stan kontroli nadzoru nad służbami specjalnymi nie daje gwarancji przestrzegania praw i wolności obywatelskich. Zakres tej kontroli był dosyć szeroki, ponieważ objęto nią. I premiera, i ministra koordynatora służb specjalnych, i przewodniczącego kolegium do spraw służb specjalnych, ale także ministra obrony narodowej oraz szefów trzech służb specjalnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz służby kontrwywiadu wojskowego. No, warto się zastanowić, dlaczego. Tą kontrolą nie objęto także szefa agencji wywiadu i szefa służby wywiadu wojskowego. Przypomnę tylko, że agencja wywiadu jest wiązana z bardzo wieloma aferami, bardzo wieloma nieprawidłowościami. No, że wspomnę tylko o tajnym więzieniu CIA w starych Kikutach w latach 2003-2005, ale to także afera respiratorowa i całe mnóstwo innych które do dziś nie zostały wyjaśnione. Widać, że funkcjonowanie tej agencji jest no, owiane takim właśnie nimbem i tajemnicy, ale także nimbem pewnej nietykalności. Niestety, niestety. Kontrolerzy Najwyższej Izby Kontroli ustalili, że osoby, które odpowiadały za nadzór i koordynację działalności służb specjalnych, a w szczególności premier Mateusz Morawiecki i minister-koordynator służb specjalnych Mariusz Kamiński, ale także członkowie Kolegium do Spraw Służb Specjalnych w sposób nierzetelny realizowali powierzone im Zadania. Tutaj jest mowa o zaniechaniach, jest mowa o tym, że w praktyce działania tych osób pozbawiły wiedzy na temat funkcjonowania służb specjalnych i możliwości, jak napisała Najwyższa Izba Kontroli, bieżącego reagowania na ewentualne nieprawidłowości. W odniesieniu do wymienionych przeze mnie decydentów Najwyższa Izba Kontroli napisała no, rzecz, wydawałoby się niemożliwą w normalnie funkcjonującym państwie: to jest cytat. Nie wykonywały one. Rzetelnie swoich obowiązków w zakresie wyznaczania kierunków działania nadzorowanych służb. Stwarzało to warunki, aby osoby kierujące służbami dowolnie definiowały zadania podległych im formacji oraz uznaniowo mogły decydować, czy i jakie informacje przekażą organom nadzoru i kontroli na temat ich realizacji. Koniec cytatu. Jest w Polsce takie Powiedzenie, że służby zadaniują się same. I często jest to mówione w takim przyśmiewczym tonie, nieco ironicznie, no ale z raportu Najwyższej Izby Kontroli przedstawionego 21 marca bieżącego roku jasno wynika, że rzeczywiście służby w Polsce zadaniują się same, ponieważ Osoby mające je nadzorować, prezes Rady Ministrów, minister, koordynator służb specjalnych, nie wykonywali rzetelnie swoich obowiązków. I to szefowie służb dowolnie definiowali swoje zadania. No, można powiedzieć, absurd. Państwo w państwie. Najwyższa Izba Kontroli wskazała, że System nadzoru nad służbami, taki, który powinien w normalnym państwie funkcjonować, był zastępowany różnego rodzaju bezpośrednimi spotkaniami, tak zwanymi ustnymi dyspozycjami, wytycznymi, po prostu ustnie wydawanymi. Przez ministra koordynatora służb specjalnych, poszczególnym szefom służb i innym organom nadzoru, no co jest oczywiście do, dopuszczalne tylko i wyłącznie w takich sytuacjach nadzwyczajnych, natomiast nie może to być standardowy mechanizm nadzoru nad służbami. I tego typu sytuacje skłoniły właśnie tutaj Najwyższą Izbę Kontroli do przedstawienia. No, taki, takich kilku bardzo istotnych, daleko idących zmian legislacyjnych, które powinny zostać wprowadzone, aby doprowadzić do przynajmniej częściowej, częściowego uzdrowienia tej sytuacji, jaka jest właśnie wokół służb specjalnych i ich funkcjonowaniu w ogóle. Więc po pierwsze, tutaj Najwyższa Izba Kontroli wskazuje, że powinien istnieć jakiś organ zewnętrzny, niezależny, który posiadałby uprawnienia do kontroli wobec służb specjalnych i wszystkich pozostałych służb i formacji, które dysponują uprawnieniami do prowadzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych. Tego typu organ, zdaniem kontrolerów NIKU, powinien mieć nieograniczone podmiotowo i przedmiotowo uprawnienia do kontrolowania wszystkich obszarów działalności służb, w tym przede wszystkim sposobu wykorzystywania środków funduszu operacyjnego i w ogóle prowadzenia spraw. Spraw operacyjnych. Myślę, to jest moje subiektywne zdanie, że tutaj powoływanie osobnego urzędu, tworzenie dodatkowej biurokracji jest całkowicie zbędne. Biorąc pod uwagę umocowanie konstytucyjne, umocowanie bardzo potężne, prawne takiej instytucji jak Najwyższa Izba Kontroli, to właśnie moim zdaniem powinien być. Naczelny organ kontroli państwowej, także w obszarze kontroli nad służbami specjalnymi. To oczywiście wymagałoby pewnych zmian, chociażby zmiany ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli, z różnych zmian organizacyjnych, wzmocnienia kadrowego tej Izby, no ale nie ma sensu moim zdaniem wyważać otwartych drzwi. Najwyższa Izba Kontroli ma tak, Silnie umocowaną pozycję konstytucyjną już wielokrotnie pokazała, jak celnie jest w stanie wykazać słabości państwowe, chociażby w sytuacji obrony cywilnej, ochrony ludności cywilnej o czym wielokrotnie mówiłem w podcaście geopolitycznym że wydaje się tutaj być najbardziej kompetentną instytucją i najbardziej niezależną w całym tym systemie. I rzeczywiście stworzenie takich osobnych komórek organizacyjnych, wprowadzenie tych odpowiednich zmian organizacyjnych, zmiana ustawy o NIKU w mojej ocenie byłaby bardzo pożądana. Drugie bardzo istotne zalecenie kontrolerów Najwyższej Izby Kontroli to jest kwestia przyznania obywatelom prawa do informacji na temat prowadzonych wobec nich czynności operacyjno rozpoznawczych przez służby specjalne oraz no, Przede wszystkim umożliwienia także prawa do skargi na działalność służb czy też innych tak zwanych uprawnionych podmiotów w tym, w tym zakresie. I tutaj kontrolerzy NIK-u na przykład proponują poinformowanie osoby czy udzielenie tego prawa do informacji osobie, osobie inwigilowanej. W jakiś racjonalnych, rozsądnych ramach czasowych. Mówi się na przykład o 6 bądź 12 miesiącach po zakończeniu czynności operacyjnych. I też chodzi o to, aby dać obywatelom możliwość złożenia skargi właśnie do zewnętrznego organu kontroli, który mógłby no, właśnie zbadać to, czy te podmioty uprawnione do inwigilowania obywateli miały w ogóle takie prawo i czy wszystko odbyło się zgodnie z prawem. Czy, y, tak, czy zaistniały w ogóle jakiekolwiek y, y, zgodne z prawem przesłanki do inwigilowania obywateli? Moim zdaniem jest to bardzo słuszny, y, bardzo słuszny postulat, który powinien być jak najszybciej wdrożony. Trzecie zalecenie Najwyższej Izby Kontroli to jest kwestia przyjęcia ustawy, która regulowałaby nadzór i kontro kontrolę nad służbami specjalnymi, przede wszystkim jeśli chodzi o tematykę wewnątrzadministracyjną, taką jak zadania i uprawnienia premiera czy ministra koordynatora służb specjalnych no, w tym obszarze nadzoru i kontroli nad służbami specjalnymi, biorąc pod uwagę obecną sytuację, w której, w, w której precyzyjnie nie są uregulowane uprawnienia, obowiązki czy na przykład zasady współpracy ministra koordynatora służb specjalnych i ministra obrony narodowej w zakresie nadzoru sprawowanego nad SKW i SWW. No, to wydaje się być bardzo istotne, chociaż w mojej ocenie ta reforma powinna być znacznie głębsza. Fakt, że w Polsce jest no, wiele tych służb, które mają uprawnienia do czynności operacyjno-rozpoznawczych, najczęściej mówi się o pięciu służbach specjalnych, czyli o ABW, AW. SKWS, WWI, CBA, no ale wiemy doskonale, że tych służb, które mają właśnie te uprawnienia do czynności operacyjno-rozpoznawczych, jest znacznie, znacznie więcej. W mojej ocenie jest to, jeżeli chodzi o liczbę służb specjalnych w Polsce, jest to absolutny przerost formy nad treścią, ale to jakby jest osobny te temat na osobny, na osobny odcinek, jak to zreformować, w którą stronę powinno to, to pójść. Niemniej jednak, rzeczywiście doprecyzowanie, doprecyzowanie i takie ustawienie. Podstawowe umocowanie ministra koordynatora służb specjalnych powinno istnieć. To, że przez tyle lat w ogóle tego nie zrobiono, no to jasno pokazuje te olbrzymie luki, które były wykorzystywane przez różnego rodzaju nieuczciwych funkcjonariuszy. Te wszystkie afery, o których słyszymy w służbach specjalnych, to przecież tylko wierzchołek góry lodowej. Trudno się nie zgodzić z wnioskami tego raportu Najwyższej Izby Kontroli bardzo dobrze, że on się ukazał, ujrzał światło dzienne, przynajmniej w tej ograniczonej formie, która znajduje się na stronie NIKU. Niemniej jednak, warto, jednak za, warto tutaj podkreślić, że bardzo źle się stało, że Najwyższa Izba Kontroli nie skontrolowała przede wszystkim Agencji Wywiadu, działalności Agencji Wywiadu, ale także służby wywiadu wojskowego. Myślę, że to jest kwestia na, na przyszłość. Myślę, że to jest absolutnie element niezbędny do uzdrowienia sytuacji w naszym kraju, ponieważ Agencja Wywiadu ma na swoim koncie, no tak haniebną sprawę, jak złamanie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w postaci stworzenia tajnego więzienia CIA w ośrodku kształcenia kadr wywiadu w Starych Kikutach I niewątpliwie powinno, powinno się, powinna się tym zająć nie tylko Najwyższa Izba Kontroli, ale także Trybunał Stanu. No ale to jest oczywiście kwestia, kwestia przyszłości. To, jak wielki jest opór w służbach specjalnych przed reformą, przed oczyszczeniem, przed wyróżnieniem Wyrugowaniem nieprawidłowości świadczy fakt, że kontrolerzy Najwyższej Izby Kontroli spotykali się ze strony kierowników badanych jednostek z licznymi działaniami, które miały na celu, jak to określono. W raporcie cytuję udaremnienie wykonywania czynności służbowych. Koniec cytatu. I w tym kontekście Najwyższa Izba Kontroli skierowała aż sześć zawiadomień o istnieniu, jak to napisano, okoliczności wskazujących na popełnienie przestępstwa w, w, w rozumieniu artykułu 98 ustawy o NIK, czyli chodzi o, krótko mówiąc, utrudnianie kontroli. To pokazuje, Szanowni Państwo, z jakim betonem mamy do czynienia w służbach specjalnych jest to, można powiedzieć, tak wielki problem, który nabrzmiewa w okresie całej tzw. Tak Trzeciej Rzeczpospolitej który powoduje bardzo ogromne problemy strukturalne w funkcjonowaniu państwa polskiego, w prawidłowym funkcjonowaniu państwa polskiego. To widzimy bardzo dobrze po Całej tej, całej tej sytuacji wokół wojny, wojny na Ukrainie, po tym be, takim bezmyślnym, bezwarunkowym wspieraniu tego państwa, tłumieniu, jakiego, tłumieniu wolności słowa, tłumieniu właśnie sprzeciwu obywateli wobec prób wpychania nas do wojny, widać, że służby specjalne. Powinny podlegać bardzo głębokiej reformie, i dobrze się stało. Bardzo dobrze się stało, że ten, ten raport, przynajmniej w takiej formie, ujrzał światło dzienne. Ale to jest oczywiście tylko część pracy, którą należy wykonać, jeśli chodzi o reformę służb specjalnych. Tak jak powiedziałem, Powinien ukazać się bardzo dogłębny raport na temat działalności Agencji Wywiadu, na temat łamania konstytucji, na temat tajnych więzień CIA. Bardzo dobrze, aby Najwyższa Izba Kontroli zajęła się kwestią tajnych więzień CIA i pokazaniem tego całego uzależnienia polityki państwa polskiego od strategicznego interesu Waszyngtonu, strategicznego interesu Stanów Zjednoczonych. Dziękuję Państwu za uwagę. Szanowni Państwo, zapraszam Państwa serdecznie do odwiedzenia księgarni geopolitycznej, gdzie w sprzedaży jest m.in. moja książka pod tytułem Polska myśl geopolityczna w latach 1989-2009. Książka pokazuje genezę takich koncepcji, chociażby jak Międzymorze czy Trójmorze, pokazuje kształtowanie się tej współczesnej polskiej myśli geopolitycznej III Rzeczypospolitej to także zakupy w księgarni to oczywiście także wsparcie dla podcastu geopolitycznego zapraszam państwa serdecznie na geopolityka.info